Witam serdecznie. Krzewica 2022, drugi halowy turniej drużyn MDP, młodzieżowych drużyn pożarniczych. Odbywa się w gminie Międzyrzec Podlaski. Cieszymy się ogromnie, że tak duża grupa uczestników przyjęła zaproszenie młodzieżowej drużyny pożarniczej właśnie w Krzywicy do tego turnieju, bo mamy gości z Woli Wapolskiej, Supraś, Mazowieckie. Z terenu naszej gminy startuje kilka drużyn. W dzisiejszych czasach ruch młodzieżowych drużyn pożarniczych staje się koniecznością, bo dzięki tym młodym strażakom mamy następne pokolenie strażaków, którzy będą stali na straży bezpieczeństwa mienia i życia mieszkańców gminy, nie tylko Międzyrzec Podlaski, ale wszystkich gmin. Gościmy w OSP Krzywica w sali Szkoły Podstawowej w Kurzuszkach. Jest to drugi turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych w gminie Międzyrzec Podlaski. Gościmy tutaj bardzo dużo drużyn, jest ponad 200 zawodników. Mamy również zawodników spoza naszego powiatu, spoza naszego województwa. Są to drużyny z Supraśla na przykład i z zaprzyjaźnionej Woli Wapowskiej. Promujemy taki rodzaj sportu pożarniczego, dlatego że młodzież jest przyszłością ochotniczych straży pożarnych, jak i całej naszej ojczyzny. Dlatego zarażanie ich tym sportem pożarniczym jest naszą przyszłością, tak aby ochotnicze straże pożarne mogły działać jak najprężniej i jak najbardziej pomagać ludziom w ich potrzebach. W 2022 roku to jest drugi turniej pożarniczy młodzieżowy drużyn pożarniczych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Pierwszy odbył się w miejscowości Rogożnica. To oni byli OSP Rogożnica, były organizatorami, dziś jest OSP Krzewica. Oczywiście tutaj współpraca między jednostkami gminy Międzyrzec Podlaski jest ścisła. Planujemy kolejne turnieje, kolejne zmagania sportowe, tak aby młodzież mogła zająć swój czas nie tylko przed komputerem, ale także w sporcie fizycznym przy ochotniczych strażach pożarnych. Jeżeli chodzi o ilość drużyn, cieszymy się ogromną frekwencją, bo mamy około 40 drużyn. To jest prawie 200 zawodników w wieku poniżej 17 roku życia. Mamy przewidziane nagrody, puchary rzeczowe, medale, ufundowane głównie w ramach projektu realizowanego przez gminę Międzyrzec Podlaski w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, których wystartowaliśmy, dostaliśmy dofinansowanie. Następnymi sponsorami tutaj są między innymi gmina Międzyrzec Podlaski i też lokalni przedsiębiorcy, między innymi Zakład Mięsny Wierzejki, Wysokie, Sedar, Bank Spółdzielczy oraz Bank PKO, firma Emkar, Weman, Mirpasz, Tirmet, Europtir, Ubezpieczenia i Finanse Oponowiczewa, Warmax, Studio Urody Lalka, radni gminy Międzyrzec Podlaski, tutaj głównie na czele z naszym radnym Tymoszukiem Maciejem, sklep nasz miejscowy Groszek, Oleksiu Krzysztof, mechanik nasz tutaj, Leszczuk Robert i Kły Kragdosów. Bardzo dziękujemy za tutaj wsparcie rzeczowe od nich i finansowe. Jeżeli chodzi o historię tych turniejów, zaczęło się to w województwie małopolskim, w okolicach Krakowa, dzięki strażakowi Andrzejowi Gwiazdonikowi. On tutaj dał pomysł na to. Na naszym powiecie to się zaczęło dzięki Leszkowi Stubiskiemu w Piszczacu. No i później dzięki temu jest taka kontynuacja u nas. Mam nadzieję, że kolejne drużyny zarażą się tym. Tutaj wiem, że już po cichu, w Zalesie, ma już zgromadzone puchary, to myślę, że jej realizacja niedługo też będzie podobnego turnieja. Dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnym turnieju.